nami Łukasz Winiarczyk, obrońca Skry Częstochowa. Łukasz, no dzisiaj niestety z naszej perspektywy przegrywamy dość dotkliwie, chociaż początek, ten pierwszy kwadrans czy pierwsza połowa na to nie wskazywały. Tak, widzieliśmy, że tutaj jest bardzo, bardzo ciężko się gra. Jest tutaj super atmosfera. Bardzo dobrze się broniliśmy w pierwszej połowie. Dobrze to wyglądało. Szkoda tego rzutu karnego, bo wydaje mi się, że takich aż klarownych sytuacji Widzew sobie nie stworzył w pierwszej połowie, a czas działał na naszą korzyść. Na pewno w drugiej połowie dobrze zaczęliśmy stwarzać sytuację. Szkoda tej drugiej bramki, od razu trzecia bramka i wydaje mi się, że to dosyć zamknęło mecz. I próbowaliśmy odrabiać straty, niestety już było bardzo ciężko. Po raz pierwszy zagraliśmy przy tak dużej, kilkunastotysięcznej publiczności, ale chyba już nie zrobiło to na nas wrażenia. Jesteśmy przyzwyczajeni w zasadzie co tydzień do takich pięknych, nowoczesnych stadionów. Tak, wydaje mi się, że tak samo w Gdyni też było dosyć sporo osób. Tutaj na pewno jest bardzo fajnie, no, pełny stadion. Na pewno lepiej tak się gra niż przy pustych trybunach. Dla nas też to jest podwójna mobilizacja, chcieliśmy się dobrze pokazać. Niestety się nie udało. Teraz we wtorek nas czeka pucharowy mecz z Lechem. Mam nadzieję, że tam sprawimy niespodziankę. To jest najlepsza okazja, żeby się zrewanżować i od razu odbudować po takim meczu jak dzisiejszy? Tak, na pewno. Zdajemy sobie sprawę, że teraz Lech jest w dużym gazie i będzie bardzo ciężko, ale na pewno będziemy chcieli się przeciwstawić i pokazać się z dobrej strony. Łukasz, tak na koniec też nie możemy tutaj popadać w jakiś taki wielki pesymizm mimo tej porażki 0-4, bo jeżeli spojrzymy na całe te 10 kolejek, na te 9 spotkań z Kry, no to chyba mamy jednak mimo wszystko powody do zadowolenia. Czy powody zadowolenia, to nie wiem, na pewno punktowo jest to w miarę ok, gdzieś trzymam się w środku tabeli, na pewno, żeby się utrzymać, cały czas punktować i w każdym meczu zdobywać punkty. Dzięki bardzo, powodzenia we wtorek i mamy nadzieję z awansem do 1/16 Pucharu Polski. Dzięki.